Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Adam i Ewa, kazirodztwo wśród pierwszych ludzi, kwestia pochodzenia wszystkich ludzi od Adama i Ewy, kwestia różnych prymitywnych, człekokształtnych ludów. Wszystko to są rzeczy, które wzbudzają dosyć duże zainteresowanie. Pod poprzednim materiałem z pytaniami i odpowiedziami właśnie o tym było mnóstwo komentarzy. I dzisiaj takie pytania i odpowiedzi właśnie w związku z tym tematem. Niejako kontynuacja tego, co było, czy też odpowiedź na pytania i zarzuty postawione pod tamtym materiałem. Zapraszam. Przeczytam na początek kilka takich właśnie komentarzy. Ech, każecie wierzyć w rzeczy, które wydają się być wprost sprzeczne z faktami naukowymi o świecie, a potem zdziwieni, że kryzys Kościoła. Kolejny komentarz. Ale ksiądz poleciał z tymi pierwszymi rodzicami. Przecież to są kompletnie nienaukowe, niepoparte niczym twierdzenia. Niby Kościół tak zachęca w dążeniu do prawdy, ale jak prawda staje się niewygodna, to już nie rozumiem tego. Kolejny komentarz. Cóż to za bzdury, ksiądz tworzy o genach. Wszak... powinno być wszak, jest wszach, ale wszy nie mają z tym nic do rzeczy. Wszak wady genetyczne u rzekomych Ewy i Adama objawiłyby się dopiero w trzecim pokoleniu, pomimo że ich genom byłby idealny. Ich dzieci byłyby zdrowe, ale ich wnuki niekoniecznie. Myślę, że dobrze byłoby, gdyby ksiądz zapoznał się, co to chów wsobny i dlaczego Bóg zakazuje kazirodztwa. Gdzie rozum śpi, tworzą się herezje, a demony się śmieją. Kolejny komentarz. W mojej ocenie taka silnie kreacjonistyczna teologia naraża się na rychłe wyśmianie. Po pierwsze, dlatego, że generuje dziwaczny obraz świata, w którym z jednej strony mamy Homo erectus, który już tworzy kulturę, rzeźbi jakieś prymitywne figurki i tworzy prymitywne społeczeństwo. Z drugiej strony istnieje Adam i Ewa obdarzeni duszą. Dlaczego Homo sapiens miałby posiadać duszę, a Homo erectus nie? Jakie są zatem przesłanki, jeśli próbować brać na poważnie zarówno teorię ewolucji, jak i teologię? Pojawiały się również komentarze co do interpretacji Księgi Rodzaju właśnie w sposób taki obrazowy, że należałoby to widzieć tylko właśnie jako taką wizję prorocką, tak jak wspomniałem, że stworzenie świata powinniśmy odczytywać jako rodzaj wizji prorockiej, no to przecież to stworzenie człowieka również jako taką wizję prorocką. Nawet jeśli przyjmiemy taką teorię, że traktujemy ten opis jako wizję prorocką, to skoro Pan Bóg taką właśnie wizję prorocką objawił, to musi być ona zgodna z prawdą. I może tam czas biec jak właśnie w wizji prorockiej raz szybciej, raz wolniej, natomiast same rzeczywistości muszą odpowiadać właśnie temu, co się faktycznie wydarzyło. I nie może to być jakiś taki obraz zupełnie oderwany od tego, co się faktycznie wydarzyło. Zaczniemy od przeczytania tego, co Pius XII w swojej encyklice Humanae Generis pisze na temat właśnie poligenizmu, czyli właśnie tej teorii. Co się zaś tyczy natomiast hipotezy tak zwanego poligenizmu, synom Kościoła wspomniana wyżej swoboda bynajmniej już nie przysługuje. Nie wolno bowiem wiernym Chrystusowym trzymać się takiej teorii, w myśl której przyjąć by trzeba albo to, że po Adamie żyli na ziemi prawdziwi ludzie nie pochodzący od niego drogą naturalnego rodzenia, jako od wspólnego wszystkim przodka. Albo to, że nazwa Adam nie oznacza jednostkowego człowieka, ale jakąś nieokreśloną wielość praojców. Już zaś zupełnie nie widać, jakby można było podobne zdanie pogodzić z tym, co źródła objawionej prawdy i orzeczenia kościelnego nauczycielstwa stwierdzają o grzechu pierworodnym, jako pochodzącym z rzeczywistego upadku jednego Adama i udzielającym się przez rodzenie wszystkim ludziom, tak iż staje się on grzechem własnym każdego z nich. Podobnie jeśli chodzi o naszego Wikampa, którego już wielokrotnie tutaj cytowałem, twierdzenie, że Bóg stworzył pierwszą parę rodziców, jest oczywiście dogmatem naszej wiary. Tutaj jako dokument Urzędu Nauczycielskiego przytoczony jest zarówno Sobór Laterański, jak i Sobór Watykański I. To jest w Denzingerze numer 800 i 3002. Natomiast twierdzenie, że Adam jako pierwszy człowiek co do ciała i duszy został stworzony przez wyjątkowe działanie Pana Boga, jest przedstawione przez Wikampa jako sentencja czerta.
czyli twierdzenie pewne z punktu widzenia teologii. Natomiast, zauważa od razu Dekamp, natomiast pozostaje ta możliwość, że Bóg stworzył ciało Adama z już wcześniej istniejącej i ożywionej zwierzęcej materii. Zresztą o tym już mówiłem w moim materiale a propos teorii ewolucji. A więc podsumowując te dwa dokumenty, czy te dwa teksty, widzimy, że Kościół, tradycyjna teologia Kościoła, tradycyjne magisterium Kościoła nie wyklucza takiej możliwości, że Bóg stwarza ciało Adama, wykorzystując już istniejące jakieś zwierzęce ciało, czyli właśnie jak najprawdopodobniej w tej teorii ciało jakiejś człekokształtnej małpy. To jest niewykluczone z punktu widzenia teologii. Tak też zostaje przedstawione, nie ani jako pewne, ani jako niemożliwe. Po prostu jest to niewykluczone. Natomiast jest pewne z punktu widzenia teologii, że Bóg stwarza pierwszych ludzi w sposób cudowny, że dochodzi tutaj do jakiegoś wyjątkowego aktu działania Pana Boga. Bóg stwarza zarówno ciało, jak i duszę. Ciało może być stworzone w jakiś inny sposób, natomiast to znaczy może być do jego stworzenia może być użyta materia z ciała, które już istniało, ożywionego ciała, które już istniało. Natomiast tak jak widzimy w Księdze Rodzaju, pierwsi rodzice są doskonali, nieśmiertelni, niecierpiętliwi. To są szczególne łaski, które zostają im udzielone i to wymaga oczywiście szczególnego działania Pana Boga. To nie może się wydarzyć tak po prostu drogą naturalnej ewolucji. Ani otrzymanie duszy nieśmiertelnej, czyli rozumnej duszy, która poznaje ogólne prawdy, jest wieczna i nieśmiertelna, ani oczywiście te dary co do ciała, czyli właśnie nieśmiertelność, niecierpiętliwość, które widzimy, że pierwsi rodzice w Księdze Rodzaju mają. I przedstawienie znowu takiego obrazu w Księdze Rodzaju, w ten sposób przedstawienie pierwszych rodziców, gdyby tak nie było, no, byłoby po prostu błędne. I tutaj żadne wyjaśnienie, że a może to wizja prorocka, żadne takie tłumaczenie tego problemu nie rozwiązuje. Oznaczałoby to, że Księga Rodzaju przekazuje nam nieprawdziwe informacje. Pamiętajmy, gdy mówimy o tych początkach ludzkości, że to są rzeczy, które z punktu widzenia nauk przyrodniczych są wysoce niepewne. I bynajmniej nie mamy tutaj jakiejś pewnej tezy, która została sformułowana i przyjęta przez wszystkich naukowców. To są rzeczy, które są cały czas badane i o których wiemy tak naprawdę bardzo niewiele. Jak najbardziej pojawiają się również wskazówki, które mogą oznaczać, że wszyscy ludzie pochodzą tylko od jednej matki. To już się gdzieś tam nam udało takie ślady tego wynaleźć, odnaleźć. Czy to oznacza, czy to jest jakiś dowód, że tak jest? Niekoniecznie. To są w tej chwili właśnie różne hipotezy, które gdzieś tam się pojawiają, różne ślady, które człowiek próbuje odnaleźć i jak najbardziej człowiek powinien tych śladów szukać, ale właśnie nie bądźmy tutaj tacy niecierpliwi i nie bójmy się tego na zasadzie, że o, tutaj nauka coś odkryła. Nauka cały czas coś odkrywa, po to ona jest, natomiast musi ona spokojnie, powoli te rzeczywistości badać, nad nimi się zastanawiać, wszystkie rzeczy po kolei rozważać. Nie należy wyciągać takich przedwczesnych wniosków i tutaj w komentarzach to widzę taką tendencję. O, tutaj nauka mówi. Nie, nauka nie znalazła nawet jak jednej pewnej hipotezy, nawet takiej, którą by stwierdziła, że ona jest bardzo, 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 bardzo prawdopodobna. To są rzeczy, które są w tej chwili dla nas jeszcze bardzo nieczytelne, jeśli chodzi o nasze dotarcie do nich na sposób naturalnego poznania. To nie przez przypadek nazywa się prehistoria, czyli przed historią. Niewiele wiemy, bardzo niewiele wiemy o tych czasach i różne wysuwane hipotezy. Nie należy ich traktować teraz jako dowodów, jako tez, które już zostały dowiedzione. To są właśnie różne hipotezy, które tak należy traktować i jak najbardziej uważam, że powinniśmy to badać, z wielkim zapałem te rzeczy badać, bo właśnie prawda wyzwala, bo prawda jak najbardziej przysłuży się Kościołowi, bo objawienie i nauka nie mogą sobie zaprzeczać. I jeśli dostrzegamy jakąś różnicę, to znaczy, że coś źle zrozumieliśmy albo po stronie nauki, albo po stronie objawienia, jak to zauważa chociażby święty Tomasz.
Zwracam na to uwagę, że teologia nie musi biec jak taki posłuszny piesek przy nodze nauk przyrodniczych. Tak też widzę tutaj trochę w komentarzach czasami takie podejście do tego tematu. Tak jakby teologia musiała cały czas tylko nasłuchiwać, co tam nauki przyrodnicze nie powiedzą i zaraz od razu wszystko dostosowywać. Teologia ma źródła prawdy objawionej, wie jak jest. Jeśli chodzi o poznanie poprzez nauki przyrodnicze, teologia jak najbardziej powinna śledzić to, co tam się dzieje i komentować ze swojego punktu widzenia. Ewentualnie jak najbardziej mogą się zdarzyć potrzeby właśnie jakiejś korekty, jakiegoś coś mogą nauki przyrodnicze odkryć, co dla teologii będzie interesujące, co teologia na swój sposób wykorzysta. Natomiast nie ma powodów, żeby właśnie każdą najlżejszą teorię, najlżejszy ciem teorii, że tu może być inaczej niż teologia mówi, właśnie traktować z przerażeniem albo jakoś poważnie na zasadzie, o, to teraz my musimy cokolwiek w teologii zmieniać. Nie. Teologia bada jak najbardziej te wyniki osiągnięcia nauk przyrodniczych, natomiast nie powinna ich traktować jako najwyższy wyznacznik wszelkiej prawdy. Pan Bóg objawia nam prawdę i daje nam rozum. I jak najbardziej powinniśmy rozumem szukać tego poznania, wyszukiwać poznania prawdy właśnie poprzez badanie rzeczywistości materialnej. Natomiast nie jest to jedyny sposób poznania. Również objawienie od Boga pochodzi. Może się zdarzyć, że my coś źle w objawieniu zrozumieliśmy, że gdzieś tam doszło do na przykład my odczytaliśmy w Pismo Święte w ten sposób, że to Słońce krąży wokół Ziemi. Zostało to błędnie odczytane z Pisma Świętego na podstawie prostego stwierdzenia, że Słońce zatrzymało swój bieg, że w Starym Testamencie i wywnioskowano z tego, wyciągnięto z tego wniosek, no zupełnie niepotrzebny, bo to, że tak zostało napisane, tak to wygląda z punktu widzenia Ziemi, natomiast nie jest to wypowiedź, która ma nam wyjaśniać, w jaki sposób przebiegają obroty ciał niebieskich, tylko po prostu zostało to wspomniane, jak to wyglądało z punktu widzenia Ziemi, tak samo jak my mówimy, że Słońce wstało dziś o tam tej i tej godzinie i nie mamy przez to na myśli, że to Słońce się rusza, że to Słońce krąży wokół Ziemi. Faktycznie współczesna teologia może mieć trochę taką tendencję do takich kompleksów wobec nauk przyrodniczych i do bardzo szybkiego przejmowania nawet najlżejszego cienia prawdopodobieństwa gdzieś tam w naukach przyrodniczych jako już dowód i my musimy coś tam zmieniać. Dlatego współczesna teologia ma trochę taką tendencję do tego, żeby iść w stronę poligenizmu, żeby zakładać, że Adam i Ewa wcale nie byli pierwszymi rodzicami. Podlinkuję na przykład stronę Szkoła Teologii, dominikańską stronę Szkoła Teologii, która właśnie takie tezy głosi i oni tam tłumaczą, że no Pius XII wprawdzie potępił ten poligenizm, ale to tylko dlatego, że wtedy poligenizm głosił, że ludzkość pochodzi od zupełnie różnych jakby wspólnot rozsianych po całym świecie i oczywiście wtedy grzech pierworodny to nie mógłby mieć miejsca, a teraz jak wiemy, że to taki poligenizm w sensie, że ze z jednego stada wszyscy ludzie wyszli, no to taki już da się pogodzić z grzechem pierworodnym. Przypominam to, co pisze Pius XII w Humani Generis. To nie jest tak, że on pisze, że to dlatego, że ludzie mieliby pochodzić od plemion rozsianych po całym świecie, tylko wskazuje na to, że nie jest możliwe, aby byli po Adamie inni ludzie, którzy nie pochodziliby od Adama drogą naturalnego rodzenia. To jest bardzo precyzyjnie określone. To nie jest tylko dlatego, że właśnie ta teza wyglądała wtedy w ten sposób. Moim zdaniem to wyjaśnienie jest absolutnie niesatysfakcjonujące i jak najbardziej nie wystarcza ono do tego, żeby podważyć to, co Pius XII w Humani Generis zadeklarował, co było w pełnej zgodzie z całym magisterium Kościoła. Zawsze w ten sposób to postrzegano. Jak najbardziej jest to również rzecz możliwa. Nie jest to również rzecz, która byłaby w tej chwili wykluczona przez nauki przyrodnicze. Bynajmniej. To, że pojawiają się właśnie takie hipotezy, takie i takie i takie, i że naukowcy uważają, że to jest bardziej prawdopodobne albo tamto, albo że tutaj, albo że tak, no to są właśnie wszystko hipotezy. To są rzeczy, które są dyskutowane i
Wobec nich trzeba zachować spokój i czekać na dalsze wyniki badań, czekać na to, w którą stronę nauka będzie się rozwijała. Jak będziemy widzieli wyniki, które są już naprawdę cieszą się dużą pewnością, które są już bardzo przekonywujące, które faktycznie, gdzie uda się już dotrzeć do bardzo cennych informacji, no to jestem przekonany, że to będą wyniki, które potwierdzą Boże objawienie. A jeśli okaże się, że gdzieś w jakichś drobnych szczegółach coś się zrozumieliśmy źle, to zrozumiemy to inaczej, natomiast nie, na pewno nie będzie to dotyczyło głównych prawd wiary, na przykład właśnie tego, że pierwsi rodzice pochodzą od Pana Boga, że pierwsi rodzice zostali stworzeni. Nawet jeśli przy tym stworzeniu zostało wykorzystane ciało jakiegoś humanoida, to zostali oni stworzeni przez Pana Boga, poprzez cudowne działanie Pana Boga. A jeśli chodzi o ten chów wsobny, oczywiście, że wiem, jak to działa, natomiast Księga Rodzaju opisuje właśnie pierwszych rodziców jako doskonałych, obdarzonych również nadprzyrodzonymi darami, właśnie niecierpliwością, nieśmiertelnością. Widzimy, że pierwsi rodzice żyją bardzo, bardzo długo, a więc jak najbardziej ta ludzkość, skoro Wszechmocny Bóg stwarza człowieka jako Adama i Ewę, to oczywiście obdarza ich taką naturą, która będzie odpowiednia do danej sytuacji. Jeśli było potrzebne faktycznie, że pierwsi ludzie, to znaczy ci pierwsi, w sensie synowie i córki Adama i Ewy, krzyżowali się między sobą, zawierali związki małżeńskie między sobą, no to oczywiście ta natura musiała być stworzona w ten sposób, żeby nie było to ze szkodą dla samej ludzkości, żeby było to możliwe. I jak najbardziej jest to możliwe w ten czy w inny sposób, tak? Czy sposób dla nas genetycznie zupełnie czytelny, to jest niewykluczone, my nie wiemy, tak, jaki to był genotyp, zupełnie nic na ten temat nie wiemy, czy w jaki sposób nadprzyrodzony, czy quasi nadprzyrodzony to mogło się stać i musiało się stać, no właśnie, bo mamy tych pierwszych rodziców Adama i Ewy, od których wszyscy ludzie pochodzą. Ciekawe pytanie zadał użytkownik chiński Szpieg. Czy w związku z tą dosłowną interpretacją Księgi Rodzaju w kwestii istnienia Adama i Ewy należy uznać katolicyzm za naukowo falsyfikowalny? To znaczy, jeśli biologia uzna ponad wszelką wątpliwość, że ludzkość nie może pochodzić od dokładnie jednej pary rodziców, unieważni to teologię katolicką. Pozdrawiam i dziękuję za wnikliwe i mądre wyjaśnienia. Zwracam na to uwagę, co może nie być oczywiste, że jak najbardziej katolicyzm należy uznać za naukowo falsyfikowalny. Już święty Paweł o tym pisze. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara, a my jesteśmy godni pożałowania. Oczywiście, że jest naukowo falsyfikowalny. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to wszystko nie ma żadnego sensu. Natomiast zmartwychwstał i dlatego to wszystko ma sens. Natomiast nie szukałbym tej falsyfikowalności akurat w tego rodzaju rzeczach, to znaczy rzeczach znacznie mniej oczywistych. Co, jak dokładnie, tak? Czyli Kościół dogmatem wiary, dogmat brzmi, tak jak przeczytałem tutaj u Di Campa, Bóg stworzył pierwszą parę ludzi. Tak dokładnie brzmi dogmat. Jak widzimy, to jest dosyć ogólne twierdzenie. To nie jest powiedziane jak i w jaki sposób i jak to miało miejsce i co tam się później działo. Także dosyć w obliczu pewnych osiągnięć, w pewnym sensie, nie że jakichś, tylko pewnych, cieszących się pewnością, cieszących się dużym prawdopodobieństwem, osiągnięć nauk przyrodniczych, drugorzędne rzeczy w teologii jak najbardziej mogą zostać gdzieś tam naprowadzone na właściwy tor. Oczywiście dogmaty nigdy nie zostaną odwołane, natomiast dogmaty przeważnie, no właśnie, to są krótkie, konkretne zdania, bardzo nieliczne, czy stosunkowo nieliczne w porównaniu do teologii, czyli jakieś elementy teologii mogą zostać skorygowane przez nauki przyrodnicze, natomiast właśnie nie same dogmaty. Te bowiem cieszą się tym charyzmatem nieomylności. Jest ich stosunkowo niewiele i są one właśnie dogmatyzowane, są tylko rzeczy absolutnie pewne. Jak widzimy tutaj na przykładzie tego, to jest rzecz, wiele teologia mówi o pierwszych rodzicach i wiele się rozważa, natomiast dogmatem jest po prostu, że Bóg stworzył pierwszą parę ludzi. I tyle, tak? To jest stosunkowo niedużo w tym temacie. Także
jeśli chcemy szukać takiej falsyfikowalności, to należałoby wykazać, że Chrystus nie zmartwychwstał, że był tylko jednym z wielu nauczycieli, filozofów, ludzi niezwykłych być może, ale tylko ludzi. Natomiast dobrze wiemy, że Chrystus był Bogiem i człowiekiem. Od swojej ludzkiej naturze pochodzącym od Adama i Ewy. I tym nowym Adamem, od którego pochodzą też właśnie ci wszyscy żyjący w porządku łaski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.